Przeczytam proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie proponowanego porządku obrad. Punkt trzeci, sprawozdanie z prac zarządu i projektu uchwał w sprawie planu wydatków rzeczowo-finansowych na rok 2014. W sprawie przystąpienia przez Radę Dzielnicy Piątej Krowodza do udziału w dzielnicowym budżecie partycypacyjnym roku 2014. Punkt czwarty, opiniowanie projektów uchwał komisji problemowych. Komisja Komunalna. Projekt uchwały w sprawie zadań powierzonych na rok 2014 pod nazwą Prace remontowe dróg chodników i oświetlenia. W sprawie ustanowienia strefy ruchu na terenie dzielnicy Piątej Krowodza z Komisji Architektury. W sprawie opinii ustalenia OWZ dla inwestycji pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i naziemnym na działce nr 284 obręb 3 Krowodza w Krakowie wraz ze zjazdem z działek i tak dalej przy ulicy Bytomskiej. Oraz projekt uchwały w sprawie ustalenia WZ dla inwestycji pod nazwą budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, budowa garażu podziemnego na działce nr 55-45 Krowodza, budowa infrastruktury i tak dalej, przy ulicy Łokietka, Oboźnej, Składowej w Krakowie. Punkt piąty, dyżury. Punkt szósty, oświadczenie i komunikaty. Punkt siódmy, zakończenie sesji. Czy ktoś z Państwa chciałby coś dodać do porządku obrad? Widzę, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego obrad, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że projekt porządku obrad został przyjęty jednogłośnie.